Gelazy pochodził prawdopodobnie z Afryki, z rodziny rzymskiej. Wiemy o tym, gdyż w jednym ze swoich listów, skierowanym do cesarza Anastazego I, nazywa się Rzymianinem od urodzenia. Już jako młodzieniec był w Rzymie na dworze papieskim, gdzie w latach późniejszych sprawował nawet urząd sekretarza papieży, świętego Simplicjusza i świętego Feliksa III. Właśnie po tym ostatnim papieżu został wybrany jego następcą. Rozpoczął swoje rządy 1 marca 492 roku. Przerwała je jego śmierć 19 listopada 496 roku. Rządził więc kościołem zaledwie 4 lata i kilka miesięcy. Nie wiemy, w jakim wieku objął rządy i w jakich okolicznościach została go śmierć. Został pochowany w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Sytuacja kościoła była w owych czasach nader trudna. Zachód zalały plemiona germańskie, podbijając krwawo miejscową ludność i walcząc ze sobą o każdy skrawek Europy. Również ich orientacja religijna nie była ustalona. Większość z nich przyjęła wprawdzie chrześcijaństwo, ale na przykład Wizygoci, Ostrogoci czy Wandalowie byli w większości Arianami. Byli wrogo nastawieni wobec kościoła rzymskiego. Równie trudne były stosunki Rzymu ze wschodem. Każda prowincja cesarstwa wschodniego była podzielona religijnie i rozdarta na różne orientacje: katolicką, nestoriańską, monofizycką. Cesarze wschodniorzymscy i patriarchowie Konstantynopola, niechętni Rzymowi, czynili wszystko, żeby się od Rzymu uniezależnić. Cesarz Anastazy I był zwolennikiem monofizytyzmu. Herezja ta miała także nazwę eutychianizmu, pochodzącą od imienia Eutychesa, patriarchy Konstantynopola. W tej sytuacji trzeba było wiele dyplomacji, taktu i cierpliwości, by uniknąć zadrażnień i utrzymać chociażby względny pokój. Gelazy zostawił po sobie cenne pisma. Do najważniejszych z nich należy jego list dogmatyczny, wyjaśniający naukę Kościoła dotyczącą osoby i natury Pana Jezusa. Najgłośniejszym jednak echem odbił się w świecie wspomniany już wyżej list tego papieża do cesarza Anastazego, w którym papież po raz pierwszy wystąpił z nauką o podwójnej władzy na świecie, duchowej i świeckiej, wewnętrznej i zewnętrznej, papieskiej i cesarskiej. Była to pierwsza próba oddzielenia tych dwóch władz i określenia ich granic, jak też wzajemnej do siebie relacji, tak by się wzajemnie uzupełniały, a nie przeciwstawiały, aby służyły dobru poddanych. W średniowieczu problem ten podejmą papież Innocenty III, Sorbona oraz niektórzy prawnicy Anglii i Francji, a także Włoch. Pomimo wielkiego taktu ze strony papieża, nie udało mu się zażegnać schizmy, której początek dał Akacjusz, patriarcha Konstantynopola, sprzyjający herezji monofizyckiej. Pierwsza otwarta i oficjalna schizma w dziejach Kościoła trwała przez kilkanaście lat i zakończyła się dopiero w roku 519, a więc po śmierci Gelazego. Pomimo krótkich i ciężkich rządów papieża, historia lata jego pontyfikatu nazywa gelazjańskim renesansem. W Kościele panował bowiem względny spokój. Nie notowano większych wojen w państwach Europy i Bliskiego Wschodu. Z postacią świętego Gelazego I wiąże się także istnienie sakramentarza gelazjańskiego, przypisywanego mylnie właśnie temu papieżowi. Księga ta zachowała się w postaci kilku manuskryptów, z których najstarszy, z VIII wieku, znajduje się w Bibliotece Watykańskiej. Jest to drugi najstarszy sakramentarz po sakramentarzu z Werony. Był szeroko rozpowszechniony w Galii. W oparciu o niego, pod wpływem kultury celtyckiej, powstawały ryty galikańskie. Sam sakramentarz został skompilowany prawdopodobnie w VII lub VIII wieku w okolicach Paryża. Jego autorem nie mógł być więc papież Gelazy I. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Gelazego, aby przewodniczył całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.